Nie mieściło mi się w głowie, ile będę w stanie zrobić różnych rzeczy, o których nawet wcześniej nie pomyślałem, że to jest realne. Wiele zaangażowań, wiele takich podjętych działań dla innych. Dzięki czemu to się mogło podziać wszystko? Dzięki temu, że na tamten moment Bóg wyzwolił mnie z małoduszności. Moja małoduszność mówiła mi, nie dasz rady, to jest za duże dla ciebie. Niech ktoś inny to zrobi. Ty się zajmij czymś mniejszym, czymś, co jest na twoją miarę. To zostaw większym od siebie. To był głos małoduszności, ale głos wielkoduszności, który płynie od wielkiego ducha, od Ducha Świętego, potrafi wyrwać właśnie z tej ciasnoty małoduszności. I dziś słyszymy to słowo wezwania do małodusznych, aby wyszli z tej swojej ciasnej krainy. To jest Ewangelia o determinacji. O determinacji i pragnieniu. W każdym z nas, kiedy zaczęlibyśmy się głęboko przyglądać naszemu sercu, to zobaczylibyśmy, że jest tam zarówno to, co jest związaniem, co jest chorobą, cierpieniem, jakąś niemocą, tym wszystkim, czego doświadcza ten paralityk. Jest tam też determinacja w pragnieniu zmiany tego. Jest tam też po prostu pragnienie uzdrowienia. I to się w nas nieustannie ściera. Jest coś, co sprawia, że tak bardzo pragniemy do Pana Boga przyjść, że tak bardzo pragniemy Go o łaskę prosić. Jest też w nas jednocześnie niemoc i jakiś taki głos, który nam nieustannie mówi, to nie ma sensu, ty nie zasługujesz na to uzdrowienie. To wszystko, co słyszysz, to są jakieś bzdury. To są słowa tych wszystkich, którzy się oburzają na to działanie, które Pan Jezus wykonuje. A On po prostu pyta o wiarę. Mówi, jeśli wierzysz, wszystkiego mogę w Twoim życiu dokonać. To od wiary zależy to, czy pozwolisz mi działać w taki sposób, by postawić Cię na nogi. To jest początek rewolucji w naszym życiu. Kiedy tylko uwierzymy w to, że Pan Bóg naprawdę może nas wszystkiego wyciągnąć. Determinacja i pragnienie, a z drugiej strony niemoc i niemożliwość stanięcia na nogach. Jedyną osobą, która jest zdolna rozwiązać to napięcie, jest Jezus Chrystus. I dzisiaj warto sobie zadać pytanie, czy więcej jest we mnie tego pragnienia, czy więcej jest we mnie tej niemocy, która każe mi cały czas pozostać w tej pozycji, w której tkwię od lat. Pan Jezus dzisiaj pyta o wiarę i warto się dobrze zastanowić przed udzielaniem tej odpowiedzi.